Wojtek, nie tak. Ale jak wy w domu chcecie muzeum otworzyć? No właśnie, tutaj proszę, Vivdipop to jest aparatura do śliweczki. A w ogóle czajnik to jest po dziadku moim jeszcze. Ej, no. To będzie eksponat. Nie, eksponat to będzie to, co wyjdzie z aparatury. No, tatuś mówi, że to będzie takie, takie napoje dla kolekcjonerów, tak? Dla, tatuś? Dla jakich kolekcjonerów jednej? No kolekcjonerów, no co? Jak, mogą być filateliści? A nie mogą być alkoholiści na przykład? Podobno te dupelacze też tak sprzedają. A, te dupelacze w ogóle to mnie wnerwiają. Przede wszystkim po co to ludzie kupują, przepłacają za to. Jakby sobie mogli sami robić, taniej by wyszło, nie? Tatko, a jak się robi dupelacze? Bardzo łatwo. No? Musisz mieć trochę rozpuszczalnika nitro. No. Do tego dosypujesz proszku do prania. I na koniec mieszasz z odchodami końskimi. Jest! Jak to? Z konia odchodami? No, żeby lepszego kopa dawało. Ej, Mietek. Ja ci powiem, że ty pójdziesz przez ten bimber do kryminału. Ja? Tak. Cóż to tego Królewicza od dupalaczy wypuścili, a mnie teraz zamkną? Ale dupalacze póki co jeszcze są takie legalne, a bimber nie jest. Ale to, a przecież ja nie będę sprzedawać tego bimbru, no. No, mnie tak mówi, że nie będzie sprzedawać. Nie. On będzie się tylko wymieniać z innymi kolekcjonerami. Ale czekaj. A co trzeba zbierać, żeby się z tobą wymienić? Co? Pieniądze. Ja powiedziałem tak. Ja się będę wymieniał tylko z tymi. Zostawi to później. Z muzułmanistami. Tylko. Z numizmatykami. To się tak mówi. A ty wiesz lepiej, z kina się będę wymieniał, no. I w ogóle to weź tu kole do tego zestawu jeszcze dołóż, bo widzisz, że niekompletny jest. No. Kole też jako zestaw kolekcjonerski? Nie, kole jako popitka. Tatko! No? A broń? Do zestawu to załadować? Czy pociski osobno pakować? No człowieku, no załadowane trzeba dawać, żeby mieli od razu gotowe do strzału, rozumiesz? No. Co was pogięło? No. Broń też chcecie sprzedawać bez pozwolenia? Ale skąd? Nie będziemy sprzedawać myśliwym. My będziemy sprzedawać tylko kolekcjonerom poroży. No. O, to nasz Ken Patecheta powinien sobie kupić taką szelbę. Kto? Jaki Ken? Pan Katecheta, kurczę. A pan Katecheta. No. A czemu? Ja nie wiedziałam, że on też poluje. Ja też nie wiedziałem. A poluje. Oj, poluje. Nawet ma jedną poroże. A skąd? A ma poroże, ale to zrobione ma. No. Jak? No, puścił żonę na szkolenie integracyjne, a ona w zamian za to puściła się mu z księgowym. Cześć. Ale mówiłeś, że poluje. No poluje. Poluje. Na księgowego poluje. A, to jemu dasz. Jezusie. Co? No to żona katechety będzie mieć teraz grzech? A straszny grzech. A tam grzech będzie mieć. Pójdzie do spowiedzi i powie, że nie dała księgowemu, tylko kolekcjonerowi. Słuchaj, Mietek, macie jakiś otwarty produkt kolekcjonerski, bo strasznie mnie nerwy trzepią przez te dupalacze. Nic, zostawi, tak. To jest zamówione wszystko. Dla klienta już. Ale strzeliłbym zamówiła sobie. Wszystko. Co? Mówię, żebym się strzelił. No daj strzelbę, strzelił. Wala, nie masz jakiegoś otwartego produktu kolekcjonerskiego ze starych zapasów? Nie mam. Wczoraj wieczorem Michalczuk przyszedł i z Mietkiem razem wszystkie eksponaty zwiedzili. No, zwiedzali do 5 rano normalnie. No, ajśmy zwiedzali, kurde. Taką noc muzeów żeśmy sobie zrobili. A pić się chce. Potem zapłacisz.